Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Warszawski. Redaktorze, był Pan pytany o teksty doktora Bartosiaka, krytyczne wobec USA, i stwierdził Pan, że widocznie mu się odmieniło, bo kiedyś mówił co innego. Nie będąc jego adwokatem, ale szczerze, nie sądzę, żeby Pan potrafił przytoczyć wyraźnie odmienne wypowiedzi. Po prostu go Pan nie lubi i tyle. Ja jednak zapytam o co innego. No ja nie to, że go nie lubię. No, specjalnie mnie pan Bartosiak nie fascynuje. Ja raz obejrzałem jego nagranie i doszedłem do wniosku, że mówi rzeczy banalne, tyle tylko, że używa takiego języka bardzo uczonego, który na rozmaitych słuchaczach robi duże wrażenie, no to, ale na mnie nie robi, ale czytam dalej. Ja jednak zapytam o co innego. Powiedział pan kiedyś, że opowiada on banały tylko barwnym językiem. Nie barwnym, tylko takim napuszonym. No i co? Pytanie, czy choć raz posłuchał pan nagrań jego i jego zespołu? Raz posłuchałem właśnie i raz mi wystarczy. Co by nie mówić, podejmują się naprawdę ciekawych analiz, na przykład jaka może być odpowiedź Polski na działania hybrydowe, jak choćby uprowadzenie naszego funkcjonariusza, tak jak Ruscy zrobili z estońskim bezpieczniakiem, albo co zrobić, kiedy w razie ruchawki w Estonii czy Łotwie Amerykanie będą nas pchali do pomocy jako najbliższej armii w okolicy, a my sami odsłonimy się na kierunku białoruskim. ITP, wybaczy pan szanowny, ale u pana takich banalnych analiz nie spotykam, z uszanowaniem. No, ja się nie zajmuję, że tak powiem, wróżeniem z fusów, w związku z tym rzeczywiście pan u mnie takich nie spotyka, więc jeżeli panu te moje analizy czy moje komentarze nie odpowiadają, to niech pan się delektuje panem Bartosiakiem. Przecież ja nie mogę, wie pan, ani jemu zakazać, ani panu nic nakazać. Także nie bardzo rozumiem. Pan chciałby, żebym ja się fascynował panem Bartosiakiem, ale ja na razie nie widzę powodu, żeby się nim fascynować. Pan Andrzej Ogorzałek. Dzień dobry. Panie Stanisławie, w latach 70., jak dobrze pamiętam, na Suwalszczyźnie odkryto i udokumentowano geologicznie ogromne złoża cennych pierwiastków. Dlaczego żaden z nierządów nie podjął się ich wydobycia? Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. No, moim zdaniem, no nie wiem, ale nie wykluczam takiej możliwości, że tam żadnych cennych pierwiastków nie wykryto, tylko w latach 70. to bardzo dużo pojawiało się takich informacji ku pokrzepieniu serc, zwłaszcza jak już cały reżim Gierka diabli brali powoli, no to wtedy to tam w ramach tej propagandy sukcesu to tam wszędzie odkrywali tam, no i na Suwalszczyźnie. A to, że nikt się przez kilkadziesiąt lat nie podjął eksploatowania tych, no to w moim przekonaniu uprawdopodobnia podejrzenia, że to właśnie był fakt prasowy, a nie żadne te. Pan Sławomir Kurek. Ekscelencjo, ostojo prawości i krynico naszej nadziei, wielce czcigodny i przezacny panie redaktorze. Widzicie państwo, ile komplementów w tak jak krótkim czasie mi pan Sławomir Kurek tutaj zasadził. Dziękuję najuprzejmiej za ostatnie odpowiedzi na moje pytania, a dziś znów kilka. Pierwsze na rozluźnienie. Wspomina pan czasem, że nie pogardzi kieliszkiem czerwonego wina wieczorem. A czy lubi pan też inne trunki, na przykład piwo? No lubię, a zwłaszcza pilsner, ten pilsner pilzneński Urguel. Rzeczywiście czasami popijam. No ale lubię też inne trunki, nie tylko piwo. Czy gust się panu nigdy nie zmienił przez lata? Nie. Nie. Tak jak odkąd no, pamiętam, wino czerwone to mi zawsze smakowało, podobnie jak koniak mi smakował,
podobnie jak rum, ale nie każdy, tylko ten kapitan Morgan, taki ciemny, nie czarny, ale taki ciemny, brunatny, no to mi nadal smakuje, mimo że tyle lat minęło od czasu, kiedy pierwszy raz go skosztowałem, podobnie jak dużo, bardzo dużo czasu, bardzo wiele lat minęło od kiedy pierwszy raz skosztowałem koniaku i mi bardzo smakował, także tak. Drugie pytanie. Jakie odnieślibyśmy największe korzyści, gdyby Polska opuściła eurokołchoz i co powinniśmy robić z wszystkimi europosłami, którzy twierdzą, że dla nich prawo unijne jest ważniejsze niż polskie i tak też głosują? Czy nie należałoby przedsięwziąć jakichś kroków zaradczych, wypiętnować takich osobników i surowo karać? Na koniec, jeśli wolno mi, to chciałbym pokornie prosić mistrza o pozdrowienia dla Marioli i Ireneusza, pańskich wiernych fanów. No to pozdrawiam panią Mariolę i pana Ireneusza, moich wiernych fanów, niniejszym pozdrawiam. Czytam dalej, kłaniamy się wszyscy, życząc dużo radości i uśmiechu z Bogiem. Otóż odpowiadając na trzecie pytanie, proszę pana, nie byłoby żadnego powodu, żeby tych posłów za cokolwiek karać. Dlatego, że jeśli oni twierdzą, że dla nich prawo unijne, to nie dla nich, tylko że prawo unijne jest ważniejsze niż polskie i tak też głosują, to mówią prawdę. Akurat tutaj mówią prawdę. W 1994 roku w sprawie Flaminio Costa przeciwko Enel Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który tę sprawę tam rozpatrywał, sformułował zasadę, że prawo wspólnotowe jest ważniejsze od prawa krajowego i to bez względu na rangę ustawy. Więc jeżeli pani sędzia Małgorzata Jung-Nickel, z którą tam uczestniczyłem w debacie w swoim czasie na Uniwersytecie Warszawskim poświęconej ewentualnemu wejściu Polski do Unii Walutowej, powiedziała pani Małgorzata Jung-Nickel, że sądy w Polsce będą stosować prawo Unii Europejskiej nawet w sytuacji jego sprzeczności z konstytucją, no to właśnie tę samą myśl wyraziła. Natomiast gdybyś pan pyta, jakie odnieślibyśmy największe korzyści, gdyby Polska opuściła eurokołchoz? No to taką, żeby już nas te właśnie prawo unijne nie obowiązywało. Taką korzyść byśmy odnieśli. To aż, a, tylko tyle i aż tyle. Wojtek Reichel. Panie redaktorze, czy jeśli Izrael mógłby, czy wstąpiłby do Unii Europejskiej i zmienił szekel na euro, czy jest to scenariusz całkowicie nierealny? No całkowicie nierealnych scenariuszy to na tym świecie nie ma. Wszystko jest możliwe. Skoro Izrael uczestniczy w tam europejskich wszystkich rozgrywkach przemysłu rozrywkowego, imprezach przemysłu rozrywkowego, tam rozgrywkach sportowych czy Eurowizji, bo to mniej więcej to samo jest, no to dlaczego nie w tym? Dlaczego nie w Unii Europejskiej? Aleksandra Karpacka. Redaktorze, zauważyłam pewną sprzeczność u pana, pani Aleksandro kochana. Adam Michnik jeszcze w okresie przed marcem 1968 roku razem z innymi tam bananowcami uczestniczył w takim klubie poszukiwaczy sprzeczności. To może pani tam się podłączy do tego klubu poszukiwaczy sprzeczności w wypowiedziach Stanisława Michalkiewicza, bo nie wiem, czy ja jak zasłużyłem sobie aż na taką tutaj uwagę, no ale skoro już mi pani nieubłaganym palcem po raz kolejny wytyka sprzeczności, to myślę, że to byłoby, to nie byłby taki zły pomysł, ale czytam dalej.
po krytyce, jaka spadła na JKM-a po wyborach do Sejmu i czerwonej kartce, jaką dali mu wyborcy Konfederacji przez jego dokazywanie na finiszu kampanii lekką pedofilią itp., pan zaciekle go bronił. Co najwyżej krytykując widzów pana kanału, że mu wyrzucają to i owo. Ale chwila, jeszcze do niedawna powtarzał pan, jak to radził Korwinowi, by się zdecydował, czy chce być politykiem, czy publicystą. Tym samym jakby zauważając ów problem z jego niewyparzonym językiem, który przeszkadza w cynicznej polityce. Czemu więc ta narracja zniknęła, a pojawiło się bronienie go w ciemno, mimo tych jego nierozsądnych wybryków? Dziękuję. No dlatego, proszę pani, że ja nie uważałem wtedy i dzisiaj nie uważam, że prawdziwą przyczyną jego tutaj wyeliminowania, wyciśnięcia z Konfederacji, to były jakieś tego typu wypowiedzi, tylko prawdziwą przyczyną było to, że Konfederacja, a przynajmniej niektórzy politycy Konfederacji, dostali takie zadanie. No i dlatego to się z tą oceną, co było prawdziwą przyczyną, a to, że ja mu tak doradzałem, to prawda, tak jest. Dlatego, że publicysta to powinien i nawet powinien mówić to, co myśli, bo właśnie bo dlatego, że jest oryginalny, to jego się tam słucha i czyta i tak dalej, a nie innych, bo jakby publicysta powtarzał po innych, no to tych innych należałoby czytać, a nie jego. Więc publicysta powinien być oryginalny. Natomiast polityk też może być oryginalny, pani Aleksandro kochana. Tylko polityk powinien przy tym wszystkim, przy tej całej oryginalności, powinien wzbudzać zaufanie. Powinien zbudować zaufanie. Jeżeli oczywiście chce się podlizywać wyborcom, a przy procedurach demokratycznych to no, musi się podlizywać wyborcom, więc powinien zbudować zaufanie, jednocześnie nie tracąc, że tak powiem, oryginalności. Pan Aleksander Kot. Panie Stanisławie, ostatnio mówi się o ewentualnym uczestniczeniu Polski w programie Nuclear Sharing. Abstrahując od wad i zalet tego rozwiązania, pana ulubiony generał Komornicki, nie jest, pan generał Komornicki nie jest moim ulubionym generałem. Ja nie mam żadnego uczuciowego stosunku do pana generała Komornickiego, ani żadnego innego. Natomiast uważam, że on ma, jako jeden z nielicznych generałów, zachowuje poczucie rzeczywistości. No to trochę mnie to martwi, że on jeden. Inni to po prostu żyją w jakiś, w świecie jakiejś fantasmagorii. Jakby byli szewcami, to tam pół biedy. Natomiast ja w przypadku generałów to jest bardzo niebezpieczne. No ale czytam dalej. Pana ulubiony generał Komorniński na pytanie, czy taki krok Polski mógłby prowokować Putina, powiedział, że to amerykańska narracja i że Putinowi nie jest potrzebna prowokacja, żeby nas ewentualnie stłamsić. Oraz zauważył, że Putin nie pytał USA, kiedy niedawno zdecydował o przemieszczeniu broni nuklearnej na Białoruś. Trudno z tym akurat polemizować. Putin rzeczywiście raczej nie pyta, tylko robi, co uważa. Czy dobrze myślę, że generał traci w pana oczach? Nie, pan generał nie traci w moich oczach. Tu akurat ma rację też, że Putinowi nie jest potrzebna prowokacja. Amerykańska narracja, jeśli tutaj można użyć takiego określenia, że taki krok Polski mógłby prowokować Putina. No Polska może tylko wyrażać pobożne życzenia, że tu, jakby tu powiedzieć, chciałaby być wielkim mocarstwem, czy udawać wielkie mocarstwo. Natomiast Polska nie ma własnej broni nuklearnej i tu amerykańska narracja jest decydująca. Amerykanie po prostu nie chcą,
nam broni jądrowej dać. Być może słusznie, bo po co małpie dawać brzytew? No, ja też na ich miejscu bym się bardzo poważnie zastanawiał. No, takiemu panu generałowi Polko dać broń jądrową. Przecież to człowiek by nie znał, świat by nie znał dnia ani godziny. Więc lepiej nie dawać, a ponieważ tego nie można powiedzieć, no to trzeba tam mówić, żeby to... A pan generał Komornicki przejrzał obłudę tej, obłudny charakter tej narracji amerykańskiej. No i to bardzo słuszny pogląd wygłosił, więc pan generał wcale nie stracił w moich oczach. Przeciwnie, utwierdzam się w przekonaniu, że to jest jeden z nielicznych, być może jedyny z polskich generałów, który nie stracił poczucia rzeczywistości. Aha, i jeszcze jedno. Kiedyś się pan naśmiewał z geopolityki, choć, co panu kiedyś udowadniałem, dość niesprawiedliwie, posądzając ją o prymitywny determinizm geograficzny. Ale ciekaw jestem, czy przeczytał pan Biblię geopolityki, czyli książkę Mackindera, Demokratyczne ideały a rzeczywistość. Byłbym ciekaw pańskiej opinii. Nie przeczytałem tej książki. W ogóle nie wierzę w żadne demokratyczne ideały. No więc nawet gdyby mi wpadła w ręce taka książka, to by wzbudziła raczej moje podejrzenia, że temu autorowi się demokratyczne ideały tutaj mieszają z rzeczywistością. Więc ja rzeczywiście posądzam tych geopolityków o prymitywny determinizm geograficzny, bo owszem, geografia wpływa na politykę, zaprzeczanie temu byłoby po prostu idiotyzmem. Natomiast między wpływem a determinowaniem polityki przez geografię, no to już jest duża różnica. Szowinista męski. Panie redaktorze, pytanie numer jeden. Czy Niemcy pozwolą, by Unia Europejska zakazała fabrykom Mercedesa, Volkswagena, BMW i Audi produkowanie samochodów spalinowych dla krajów pozaunijnych, kiedy już wejdzie Zielony Ład? No nie pozwolą oczywiście. Znaczy, nie pozwolą na to, to jasne. Pytanie numer dwa. Czy ktoś zmuszał Tadeusza Mazowieckiego pistoletem do zgłoszenia grubej kreski? Nigdy nie słyszałem o tym, żeby go ktoś pistoletem zmuszał do czegokolwiek. Natomiast przypomnę, że kiedy pan Tadeusz Mazowiecki został premierem, tak jak to się mówiło, pierwszym niekomunistycznym premierem rządu polskiego, no to kto był pierwszym zagranicznym gościem pana premiera Mazowieckiego, przepraszam? Pierwszym zagranicznym jego gościem był pan Władimir Kruczkow, szef KGB Związku Sowieckiego. O co chodziło? Chodziło o to, że transformacja ustrojowa w Polsce została uzgodniona przez dwóch ludzi. Właśnie przez Władimira Kruczkowa ze strony sowieckiej i przez Daniela Frieda, urzędnika Departamentu Stanu ze strony amerykańskiej. I te uzgodnienia, których oni dokonali, zostały przekazane następnie panu generałowi Czesławowi Kiszczakowi do wykonania i pan generał wykonał tak, jak potrafił. Ale Tadeusz Mazowiecki do wszystkich, do takich konfidencji bardzo szerokich nie był dopuszczany. Tadeusz Mazowiecki tylko tam mógł z generałem Kiszczakiem ewentualnie. Więc kiedy został premierem rządu, to przyjechał do niego ten Władimir Kruczkow właśnie, żeby mu powiedzieć, co zostało uzgodnione. Żeby on się dowiedział nie tam z gazet czy od Michnika, tylko osobiście, u źródła, żeby się tego dowiedział. No i to właśnie było skutkiem tego, że pan Tadeusz Mazowiecki zaczął potem ćwierkać już z właściwego klucza. Pytanie numer trzy.
Czy może pan opowiedzieć o ewentualnych nieprzyjemnych sytuacjach podczas kontroli lotniskowej przed wejściem do samolotu i o ewentualnych nieprzyjemnych sytuacjach przy kontroli paszportowej? No mogę oczywiście. Przypominam sobie taką scenę to na lotnisku w Ameryce. Już nie pamiętam, na którym lotnisku w Ameryce. Widziałem, bo tam w Ameryce zatrudniają murzynów tam na lotniskach, to takie są socjalne takie posady, bo oni tam nic nie robią, tylko kijem gruchy obijają. Oni w takich niebieskich, takich uniformach chodzą, takich koszulach. No i cała czereda tych murzynów się przyglądała, jak jakiś starszy człowiek stał przed tą bramką, która tam brzęczy, jak jakieś niedozwolone przedmioty metalowe się ma przy sobie. No i kazał mu ten cały serber porządkowy pasek zdjąć od spodni. No i ten zdjął ten pasek i wtedy spodnie mu opadły. Spodnie mu opadły. I on stał taki bezradny, a to był starszy człowiek, no co najmniej około 80 lat miał chyba na pierwszy rzut oka. I stał taki bezradny, a ta hałastra murzynów tam, którzy żadnemu z nich nie przyszło do głowy, żeby mu pomóc, tylko się z niego śmiała. Tak, tak, więc no to była taka nieprzyjemna sytuacja podczas kontroli lotniskowej, z której byłem świadkiem. Nie ofiarą, tylko świadkiem, bo ofiarą był ten starszy człowiek. Natomiast kontroli paszportowej, no to sam tutaj doświadczyłem takich nieprzyjemności, jak doniósł na mnie do australijskiej straży granicznej niejaki pan Gancarz, który jeszcze przed wyemigrowaniem do Australii był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. No i to widocznie mu, że tak powiem, zeszło do poziomu instynktów. W związku z tym doniósł na mnie tam do australijskiej straży granicznej. No i później ile razy przekraczałem granicę australijską, nawet jak już wracałem do Polski, to mi zatrzymywano paszport i tam nie wiem co chcieli sprawdzić, jaki mam poziom antysemityzmu we krwi czy coś takiego. No i tak. I to tym wspomnieniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.